Cześć wszystkim! Znowu Pol 7. Dalszy ciąg. Pilar za Vitality. Dobra. Możemy chyba ruszać. Część członków drużyny jest troszkę zmęczona po ostatnich... tak, wojażach, ale... ale nic poważnego. Dobra. Jak tutaj przyjdą... czas wypróbować kulę ognia. Dobra, tylko to zajmie trochę czasu. Się anulowało Anomix. Więc podejdziemy do nich, żeby zajęli się naszymi wojownikami. I teraz możemy ich kosić kulą ognia. Okej. Dobra, ty poczekasz. Ty sobie strzelaj. Ty też strzelaj. Ty zaczynasz strzelać, dobra. Wow, dobra, poszła. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Prawda. Tak, to jest bardzo ładne w tej grze. Chociaż... ta mogą mieć troszkę większą rozdzielczość, ale... ale światło i tak. Przepiękne, dobra. Okej. Już strzelam, spokojna. Okej. Wszyscy otrzymują troszkę obrażeń, ten kapłan co się nam zrzucił. Więc możemy się też odwdzięczyć. Dobra, też strzelamy do kapłana. W sumie wszyscy na kapłana. Gdzie ty jesteś? A, zapomniałem, że ona wyjęła tak. Że wyjęła... że ma wyjęte sztylety. No cóż, dobra. Okej. Nie wiem, co to jest, ale to jest coś, na co chcę się odsunąć. Okej. Może powal tego zabijakę, bo chyba... ale zadaje sporo obrażeń. Okej. Okay. Nie sporo, żeby się na razie dzieje. Okej, okay. Paladyn został sparaliżowany. Wydawało mi się, że psa miała być jak paraliż. Okej, to też jest jedna zabijaka. Wszyscy na niego. To jest złodziej na niego od tyle. Okej. Ślicznie. Muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się efekt kuli ognia. To jest bardzo widowiskowy. Dobra, zgarniemy wszystko, chociaż nie było tam nic specjalnego. Adra trochę. Z pewnością znajdziemy tutaj coś jeszcze na tym poziomie. Okej, krew. Ha! Łapka. Dobra, to zajmie się tym. Okej, przejdź na kuszę. Też. I wszyscy. Kana 33. No tak. Nie. Za niego arbalest jest zabójczy. Okej. Just say the word. Quick and quiet. Tak się włączało z wiatru, dobra. Okej, okay. Mikstura ze strzyku energii witalnej. Okej, okay. Brzmi coś dla paladyna albo wojownika. Poza tym... a poza tym... szmelc? Mhm. Just say the word. Just say the word. Okej, kryje. Zabawne, że oni pułapki nie aktywują. Trochę nie fair. Okej, zobaczmy, czy możemy ich tutaj zaklinować. Tak, wtedy moglibyśmy im tutaj jakoś ładnie... jakieś ładne AOE. Dobra, to podejdź tutaj bliżej.
zaaplikować, dobra. Kula ognia znowu. A, czemu nie? To nie będzie okej, w pozycji. Dobra. Ty podejdź bliżej. O, czempion. Zobacz, sięgniesz tego czempiona. Okej, tutaj nas blokują. Próbuję jakieś zatrzymanie strzelić. Nie podoba mi się to. Chyba skupili się na paladynie, więc z to, czego chcielibyśmy. Okej, champion padł prawie. Strzelaj. Okej, co tu się wystało? Redukcja obrażeń. Paraliż. Okej, to jest symbol paraliżu. Dobra, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że taki jest symbol paraliżu. Nie jest zbyt dobrze, że paladyn został sparaliżowany. Okej. Musimy się... Musimy zdjąć tego zabijaka. Okej. Mhm. Możesz przejść z powrotem do walki. Mhm. Kursowej. Just say the word. Wygląda też na to, że ten brzmi całkiem niezłe obrażenia potrafi wprowadzić. Okej. How may I help? Co my tu tutaj mamy? Nic ciekawego. Dobra, not a problem. Musi zdjąć pułapkę. As promised. Tutaj też nic ciekawego. Hey there. Ale tutaj może coś. I've got something over here. Okej, rytuał pradawnych legend. Wiedza plus 3 plus przez 20 sekund. Okej. Rytuały to jakieś specjalne odmiany zwojów magicznych. Okej. Dobra, niech będzie. Just say the word. Powiedzmy, że ty to zgarniesz. O, mikstura regeneracji i krab. Just say the word. Okay. Złamane ostrze. Metal jest dobrej jakości, ciężko powiedzieć, co sprawiło, że ostrze złamało się równo w połowie. Okej. Okay. Ostrze bezkresnych ścieżek. To brzmi fajnie. Znajdź więcej części starożytnego miecza. Zajmiemy się tym. Zwój płomienia lata. Okej. Okay. Mag się tym zainteresuje. Mikstura chyżych stóp. Prędkość ruchu. Niech będzie, że ty weźmiesz. Hey there. No i dobra. A na razie tyle. Dobrze, że w tą stronę teraz trzeba pójść. Kolejny Xaurip. I kolejny żmij. Dobra. Ekipa dystansowa, niech się dystansi na żmija. Okej, ładnie. Ładnie. Okej, cykrapu. Sure. Kogo się tutaj padło? Wow. I od razu atak. Okej.
Aczkolwiek ta pułapka. Ta pułapka. Co my tutaj mamy? Ręka i klucz, średni pancerz. Solidna jakość. Klątwa Farmuda. Nie będę czytał. Pójdzie do krapu. Ale tu zbroję to jak najbardziej chcemy zobaczyć. Okej. Ero 12 minus 50. Ero 10 minus 40. Okej, obrona za moment, obrona za uroczenie, obrona zdominowania plus 15%. Wyjątkowa jakość, średni pancerz. Paladin i tak ma dużą obronę przeciwko... tak, hard ma duży. Więc nie wiem, czemu potrzebuje coś takiego. Czemu nałożyłem ten hełm? Nie wiem. Zmieniłem zdanie. Eder. Dobra. Ero 7. Przy utracie przytomności. Druga szansa. Nieprzebijalność. Plus 3 obrażenia kłute. Czy to jest nieprzebijalność? Pewnie tak. Zastanawiam się, czy jemu nie dać tej zbroi lepszej. Redukcja obrażeń plus 2. Ty masz jakąś redukcję obrażeń? Nie. A nie, tutaj 12, okej. Okej, to już pewnie jest tym bonusem do redukcji obrażeń. Trochę zapomniałem, jak ten system działał, więc... obrona za met, obrona za uroczenie, obrona zdominowanie. Gdzie co damy to Ederowi? Ha! Śliczna. Trochę go to spowolni, ale... dodatkowe... 3 do redukcji obrażeń. Brzmi nieźle. Yeah. Okej. Nic więcej w tym pokoju. Okej. Wszyscy na żyje. Exaurypów. Okej, możemy go oślepić, możemy. Okej. To chyba zabiło. Dobra. Dobra, krab. Krab. Czy to jest zejście na niższy poziom? Wygląda na to, że tak. Okej, więcej żmi. Okej. Cięższa walka. O, paladyn nieźle oberwał. Możemy coś obronnego rzucić. Tak, możemy ten poświęconą ziemię rzucić. Ta Aether powoli będzie zdejmował te żmije. Dodatkowo możesz oślepić jednego z nich. A paladyn będzie tutaj trzymał pozycję. Dobra. Mam tu dobrą pozycję, żeby... Okej, się przesuń tutaj. To nie wyjdzie. Chciałem zająć jakąś tutaj pozycję z boku, żeby rzucić tę kulę ognia. Czy jak to było? Dobra. Po kolei skupiajmy się na żmijach. Okej. To nie wypali? Czy wypali, ale wypali w naszych. Coś ofensywnego. A
krytyczna lanca. Okej. Wróciłeś swoje zaklęcie. Okej, ten zdjęty jeden dni. Kolejny będzie już się zabija w kamieni. Okej. Leave it to me. Okej. Czy ja wyłączyłem AI sojuszników? Gdzieś to się włączał. Ale zapomniałem gdzie. Dobra, nieważne. Trochę już traci punkty życia. Nie będę musiał odpocząć. Okej. Okay. Zużyłaś swoje jedyne. To już lepienie. Tak zmija. Ze żmijami trzeba się liczyć. Chyba one paraliżują. Nie wiem, nie zauważyłem co mnie, sparaliżowało, czy z tych ksauripów. Chyba, okej. Okej, wszystko zdjęte? Krab. Just say the word. O, jakaś maczuga, solidna maczuga. Meh. Zestaw obozowy. Zestaw obozowy niedługo się przyda. Upekane skorupy jaj są skórzaste, ale kruche. Większość z nich została rozdeptana na proch małymi pazurzastymi stopami. Okej. Okay. Coś małego i białego leży zwinięte wewnątrz potrzaskanej skorupy. Dopiero kiedy otwiera malutką zębatą paszczę, by wydawać z siebie skrzek strachu, rozpoznajesz małego, świeżego, wykutego żmija. Okej, okay, podmierz żmija. Nie, dostaliśmy nowego peta. Co? Ta, białe żmijątko. Tak, mam nowego peta. Fajnie. Tylko, że tylko postać główna może mieć peta. Myśmy latali z grupą dziwnych, różnych małych stworzeń. Okej. Okay. Yeah. Tam już byliśmy. Okej, okay, więcej krapu. Jeszcze tutaj jest coś. Dobra, Paladyn ma nadzieję, że jeszcze przeżyje ewentualne jedno starcie. Sorry, to zabijaki. Okej. Okay. Możemy rzucić jakiś czar obronny, na przykład jakąś zbroję wiary. Aż i tak planuję niedługo odpoczynek. Okej, więcej brzmi. Okej. Ale nie zostaje w ciry. Ty rzuciłeś czar? Hej. Rzucę jeszcze, okej. Okay. A ty też jesteś sparyżowany. Fajnie. Dobra, nie mamy kuli ognia. No to szkoda. Mamy inne rzeczy. Nie wiem czy to sięgnie. Chyba nie. To nie, a bo... Mniejszy pocisk sięgnie. Okej. Okay. Czy twój atak sięga ich? Nie sięga. Tutaj. A ty już... Nie, ty rzuciłeś na X-Playgary. Okej.
Czuj na obecność. Dalej jesteś sparaliżowany. Okej, paladyn zaraz spadnie. Znaczy ja zaraz spadnę, ale... No nie wiem, na to mogę poradzić. Mogę się wycofać. Aha, okej. Nie mogę. Okej. Mam jeszcze sporo punktów życia. Okej, może tutaj się bardziej schylę. Dobra, ogarnijmy resztę walki. Nie, właśnie nie idzie chyba nam najlepiej. Just say the word. Dobra. Władym w sumie może się leczyć. A ty rzuć jeszcze jakieś czarne kolumny wiary. Okej. Ty się ukryjesz tutaj. O, co znowu? Przewrócicie. Okej. Wszyscy mamy wijakę. Rzuciłeś to kolumny wiary? Chyba rzuciłeś, tak. Okej. Też możesz skorzystać z tego drugiego efektu. Albo i nie możesz. Bo padłeś. Otóż... Ciekawe, że ten czar nie zadziałał trzeciego poziomu. Na obecność. Może już się zużył? Dobra, jeszcze coś możesz rzucić? Boskie piętno. Okej. Ten gość padł. I ten zaraz. Okej. Eder trochę oberwał. Hey. Ale będzie żył. Of course. Aha. Zobaczmy. Więcej krapu. Teraz ty idziesz pierwsza. Moja pani. Okej. Olej. Kondycja plus jeden. Okej. Quick and quiet. Coś tutaj jeszcze mamy? Tak, więcej zabijaków. Wchodzisz do komnaty, słyszysz kakofonię z krzyków, ryków i szczęknięć. Pomazane krwią ksaurypy podskakują w szaleńczym tańcu. Stojący z boku ksaurip zanurza rtęć w wiadrze wypełnionym krwią, by pomalować nią chętnych do udziału w rytuale. Na drugim końcu pomieszczenia ksaurip mający na siebie czaszkę młodego draka oraz jaskrawe pióra, potrząsa kosturem w kierunku zebranych ksauripów, skrzecząc przy tym i cmokając. Wysoki kapłan nosi nagle laskę ponad głowę, wrzeszczy z nową energią. Wymachuje laską, wskazuje najpierw na dół, a następnie na siebie. Chyba właśnie otrzymaliśmy zaproszenie. Nie, ja nie chcę żadnego zaproszenia. Okej, wiecie co, może ukryjemy się tutaj. Nie lubię takich rzeczy. Nie chciałem walczyć. Okej, i ona to została unieruchomiona. Świetnie. Więc musimy jej pomóc. Prawie nie mamy zaklęć. Chodźmy tutaj. Okej.
strzelajmy po kolei do wszystkiego. Już nie wiem, czy ją ocalimy. Okej. Liczy na atak. Na kogo właśnie kliknę na prawo? Zostałem się tym zabijaką. Możemy ich przerazić chyba. Nie, możemy, bo jest paraliż dostaliśmy. Nie wiem co tam. Tak ciągle wrzucamy paraliż tam. Irytujące. Dobra. Zajmijmy się nim. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Poświęconą ziemię, chociaż chyba nie zdążę. Ona już chyba straciła jej przytomność, tak. Dobra. Dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić. Niewiele. Okej, chyba przerażenie zadziałało. Te żmije mnie dobijają. Zacznijmy się. Może skupmy się na nich. Dobra. Ty nie masz ani zasięgu. Ale ty masz. To możesz coś jeszcze rzucić, tak? Przez 2-3 szkielety walczył u boku członkom drużyny. To się może przydać w tej sytuacji. Okej. Są te szkielety, niech się rzucą na żmiję. Przy okazji ściągną też trochę ich ognia. Ale ty dalej strzelaj. Dobra, ten zabijaka dalej tu żyje. To strzelaj tutaj w grupę, żeby więcej obrażeń zadawać. Okej. Teraz tu bijesz tego zabijakę. Coś się nieźle strzeliło, może jeden z tych żmi? Może nie. Okej, czy mogą się one tutaj przejść i nie blokować? Byłoby fajnie. Okej, Eder, chodź tutaj. Potrzebujemy kogoś, kto potrafi szybko zabić. Zróbmy miejsce. Okej. To wy połączycie z tymi ksauripami. Tutaj strzelasz. Okej. Strzelasz, aby co mi. Okej, dobrze. Okej. Z ksauripami mamy spokój. Teraz nie jest. Dostajemy jakieś pozycje dobre do strzału. W sumie mogę użyć tego. Na szkieletach mi zbytnio nie zależy. Okej, świetnie. Jeszcze jeden taki. Okej. Eder też jest już. Mam mało punktów życia, ale. Okej. Wszyscy ognia. Ty również. Najwyższy kapłan. To brzmi fajnie. Myślę, że. Dam mu jakiś pocisk. Tak, próbuję leczyć tego ksaurika zabijakę. Może się najpierw jego zabić. Świetnie, to jest bardzo.
Okej. Okej, czy to oznacza, że zginął już? Mam nadzieję, że nie. Musimy nawiązać walkę wręcz. Przypadkowo. Hey there. Stand still. Okej, Eder, wstaniesz? Hey. Wstał. Okej, czyli nie zginął. Tylko został śmiertelnie ranny. Agonia. Dobra. Okej, jakoś się udało. Chociaż nie było ładnie. Tutaj jest sam krab. Tutaj też. Moja drużyna zdecydowanie nie była w stanie podjąć tej walki w tym momencie. Wszyscy są prawie poparzeni. Okej, dobra. Ale możemy sobie zaodpoczynkować. Dobra, redukcja obrażeń. W sumie wszyscy niech wezmą redukcję obrażeń. Tak. Hey there. Dobra, wszyscy wyleczeni, fajnie. Yeah. O, jeszcze jakiś kapłan jeden został. Tutaj wypnijmy go. Just say the word. No, to będzie skrzynka. W trakcie walki, cóż. Zaraz go szybko zdejmiemy. O, duchy jakieś. Zawróć! Okej, solidny skórzany pancerz. Przyjrzymy się temu. W bezkresztocnych ścieżkach czeka cię tylko śmierć. Czy mają coś jeszcze sensownego do powiedzenia? Nie. Po prostu przyszły sobie, zmęciły i poszły. Krew rozlana z tego wiadra wżarła się kamień. Lina przywiązana do wiadra wydaje się wystarczająco długa, by dosięgnąć dołu. Wiadro wypełnione z krwią wdziela cierpki zapach. Ciemna szumowina unosi się na powierzchni cieszczy. Może nie. Mamy tam gdzieś bardzo fajne schody. Po co mamy spuszczać się tutaj po linie? Mamy tam bardzo wygodne przejście. Okej, dobra. Chcę zobaczyć jeszcze ten pancerz. Po prostu solidny, skórzany. Solidna jakość, redukcja obrażeń plus 2. Okej, fajnie, no to dokładnie taki sam jak ma, tylko że lepszy. Powiedzmy, że też ładniejszy. Okej? Czy możemy go jakoś ulepszyć? Możemy. Mistrzowska jakość. Aha. Okej, dobra. Okej, w następnym odcinku schodzimy tymi schodami na trzeci poziom. I zabijamy również wszystko tam, co się znajduje. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!